Mimo wszystko zespół występował do 1977 roku i zanotował na swoim koncie różne sukcesy. Występowali w składzie Mirosław Szczęsny, potem grający w zespole Republika, Adam Piątkowski, Andrzej Koźbiał i Stanisław Marszałek. Między innymi na festiwalu w Jeleniej Górze otrzymali kilka indywidualnych nagród, a warty jest podkreślenia ten właśnie festiwal, ponieważ jedną z indywidualnych nagród otrzymała tam wtedy również Hanna Banasza. Mazurkiewicz, jestem z Jeleniej Góry. Poznałam pana Stanisława Marszałka z Włocławka. Był muzykantem, ja też z rodziny takiej pochodzę. No i znam w każdym bądź razie pana Wiadernego z Jeleń Góry. To jest bardzo dobrym paukerem. A wiem, że właśnie pan Stachu, no mój Stachu, próbował jakąś grupę zrobić. Więc poznałam ich i wiem, że właśnie pracowali razem. Właśnie pan Wiaderny razem ze Stachem Marszałkiem. Ja trochę też tam śpiewałam, tego do szkoły muzycznej chodziłam, ale to nic nie szkodzi. Ale pan Wiaderny jest zajebisty gością. Wszystko zrobił jak należy i grał z nimi. Tyle mogę powiedzieć, że jest bardzo w porządku człowiek. To był jakiś rok, bo już ja w tej chwili mam dość dużo lat, to jakiś 75, 6, o. No i tam bardzo dużo właśnie grali, no i zdobywali nawet dyplomy. Z tego co ja wiem, no. Tyle mogę powiedzieć.